Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to, że przybyliście na dzisiejsze spotkanie. Bohater, książka jest znana. Ja również witam serdecznie tych, którzy będą z nami rozmawiać, znaczy będą nas oglądać przede wszystkim na kanale Podróż bez Paszportu. Również tych, którzy właśnie zapraszam do komentowania przede wszystkim i też do tej również aktywności w sieci. Z Państwa spotkanie będą mogli oglądać w kilka dni, być może później. My się zgromadziliśmy dzisiaj tutaj w czwartkowy wieczór, żeby porozmawiać o demografii, która jest przyszłością. Mateusz Łakomy, autor książki, jest z nami, wydawnictwo Prześwity. Mateusz, kłaniam się nisko. Pan Marek Budzisz, Strategy and Future, kłaniam się nisko. Pan Wróblewski, kłaniam się nisko. Oraz pan Piotr, profesor Piotr Szukarski, kłaniam się nisko. Zawarłeś dzisiaj, oczywiście tematów jest bardzo wiele, ale w jednym z podrozdziałów napisałeś, był taki cytat, że właściwie demografia wyjaśnia 2/3 wszystkich problemów. Zgadzasz się z autorem tych słów? No, przy tak postawionym pytaniu to trudno odrzucić, skoro wybrałem ten cytat jako jeden z tematów przewodnich jednego z rozdziałów. No, rzeczywiście my często zapominamy, na jak duży obszar działań i tego, w jaki sposób funkcjonujemy, to jacy jesteśmy zamożni, to jak państwa poszczególne mają swoją potęgę, swoje możliwości oddziaływania na arenie międzynarodowej, ma demografia, mają też zmiany w strukturze demograficznej, zarówno czy ta demografia, w uproszczeniu mówiąc, rośnie, tak? Czy jest więcej dzieci, czy rośnie liczba osób w wieku produkcyjnym, ile osób jest aktywnych na rynku pracy, jaka jest innowacyjność też w ramach wzrostu liczby ludności. Jeżeli struktura demograficzna jest młoda, to nawet pod takim względem, że liczba innowatorów po prostu jest dosyć duża, to jest też dobrze przebadane i to sprzyja innowacyjności. Więc sięgając tak głębiej, głęboko, okazuje się, że demografia bardzo mocno określa to, gdzie byliśmy w wieku XVII-XVIII, dlaczego w ogóle nastąpiła jakaś rewolucja technologiczna, począwszy od wieku XVIII-XIX, dlaczego Europa w pewnym momencie zapanowała nad całym światem, dlaczego był taki rozwój technologiczny w wieku XIX i XX i to, gdzie teraz jesteśmy. Więc per analogiam, my nie mamy takiego doświadczenia historycznego, jak tego, czego się spodziewamy po obecnie dostrzeganych trendach, czyli spadku liczby ludności, starzenia się społeczeństwa. Do tego dodać trzeba coś, co jest nie demograficzne, ale wiemy pewien odwrót od globalizacji, co oznacza odwrót od ludności niewłasnej, tylko ludności będącej konsumentami, będącej producentami poza naszymi własnymi rynkami rodzimymi, że to też będzie w istotny sposób oddziaływało na to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Nie za 2 lata, nie za 5, nie będziemy tego widzieć w takim horyzoncie czasowym, ale będą to widzieli nasze wnuki, będą to odczuwały nasze dzieci już też i dalsze pokolenia. Pan Tomasz Wróblewski, pytanie do pana. Kiedy zapowiadaliśmy to spotkanie, ktoś tam, panie w komentarzu dały upust swoim emocjom, mówiły, no spotka się 5 facetów i będą rozmawiać o demografii. Także wyjaśniając, oczywiście też zapraszaliśmy panie do udziału w dyskusji, nie mogły uczestniczyć i zastanawiam się, ta rozmowa, polska rozmowa o demografii, do kogo ona jest skierowana? Właściwie kto z kim powinien dyskutować? To też może w tle pytanie, do kogo jest ta książka? Znaczy, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i bardzo cieszę się, że książka powstała, ponieważ bardzo dużo mówi się w tej chwili o demografii. Problem jest faktycznie, który nas trochę zaskoczył. Nie to, że zjawisko jest nowe, bo w zasadzie o tym przewrocie, odwrocie w trendach demograficznych to my już mówimy od lat 80., że to nastąpi. Natomiast nikt nie sądzi, że to dotknie jego i jego rodziny, jego najbliższych, jego fabryki, jego codzienne życie. I każdy, kto szuka dzisiaj hydraulika, to wie, jak to jest ciężko. To też jest demografia. Także na dzisiaj to myślę, że my mniej dyskutujemy, tylko zachłystujemy się tymi informacjami. Jesteśmy wszyscy zszokowani, bo temat, który tak naprawdę w przestrzeni publicznej praktycznie nie istniał jeszcze 10 lat temu. Demografią zajmował się jakiś jeden z drugim,
przepraszam, profesor na uniwersytecie, ale to nie był temat audycji radiowych, dyskusji telewizyjnych, spotkań czy książek takich, które właśnie mielibyśmy w takim miejscu nowoczesnym otwarcie. To już samo to, gdzie dzisiaj się znajdujemy, to pokazuje, jaki jest ten temat. Także nie wiem, do kogo mówimy, czy raczej cały czas zbieramy informacje i próbujemy zrozumieć, co się dzieje i co się stanie. No bo tak naprawdę ludzkość nie zna na taką skalę spadku demograficznego poza okresem wojennym. Znaczy w żadnym państwie, na taką skalę, państwie, ale w kontynencie to nigdy nie nastąpiło. Poza okresami oczywiście wojen zaraz, gdzie to mieliśmy z tym do czynienia. Także tutaj wszyscy próbują się zastanowić i zrozumieć, co się stało i co może się stać. I tak naprawdę, co jest tym najciekawsze, im więcej mówimy, tym okazuje się, że mniej mamy pomysłów i rozwiązań i metod przeciwdziałania. Czy tutaj kiedyś też zwracałem na to uwagę, że w zasadzie przetestowaliśmy już my jako ludzkość na świecie wszystkie możliwe metody zwiększenia rozrodczości, poprawy wskaźników demografii na świecie. I w zasadzie możemy powiedzieć, że wszystkie nie działają. I rozmaite kraje w rozmaity sposób do tego podchodziły. Czy to wrzucając więcej pieniędzy, czy to wprowadzając taki nieformalny przymus, grając na ambicje rodzinom. W rozmaite sposoby, rozmaitymi metodami próbowano to stymulować, ten wzrost, i to nie działa. Pytanie, czy rzeczywiście po tam 2050 roku ludzkość zacznie się tak kurczyć, że zaczniemy wymierać i co dalej? To ja może to tu skończę, ale tylko powiem, że w Polsce jesteśmy dzisiaj na etapie zastanawiania się, co się stało i co dalej. My nie rozmawiamy o rozwiązaniach, a nawet jak rozmawiamy, to cały czas powtarzamy te same rozwiązania, które już wiemy, że nie działają. I w związku z tym staramy się mówić jak najwięcej, może coś z tego wyniknie. Panie profesorze, ja obserwowałem pana profesora mimikę w trakcie wypowiedzi pana Tomasza i zastanawiam się, o jaki fragment zapytać. Pierwsza rzecz, to rzeczywiście ja żyję w bańce, czy może takiej x-owej, twitterowej, gdzieś social mediowej, bo mam polubione profil Mateusza, który jest w mediach wszędzie, że zaczynamy dopiero teraz rozmawiać o tej demografii, czy może jednak z perspektywy badacza ktoś się zajął tym tematem i w Polsce były już dyskusje, to jest takie pierwsze pytanie, czy rzeczywiście te czasy, które mamy dzisiaj, no, są jakimiś wyjątkowymi pod kątem tego spadku, o którym pan redaktor powiedział? Znaczy, to jako przedstawiciel jednego z drugim, nieprawda? To muszę powiedzieć, że ten jeden z drugim o tym rozmawia od 30 lat. No tak się składa, że no w zasadzie od połowy lat 90. jesteśmy na tym poziomie, nasz poziom dzietności jest poniżej poziomu tak zwanej niskiej dzietności, a okresowo poniżej tego, co się nazywa najniższą z niskich dzietności. Tak? W związku z czym środowiska naukowe zdają sobie świetnie sprawę z tego i, że tak powiem, ta dyskusja, przepraszam, ale przynajmniej od ćwierćwiecza występuje, a od 20 lat jest naprawdę intensywna. Więc odpowiadając na pierwszą część pytania, to nie jest nic, co zaskakuje nie tylko demografów, myślę, że znawców polityki społecznej, szeroko pojętej, bo wszyscy sobie świetnie też zdają sprawę z długofalowych konsekwencji, chociażby z punktu widzenia usług społecznych. Tak? No jak zmniejszająca się czy niska liczba dzieci rzutuje na przykład na kwestie usług żłobkowych, przedszkolnych, jak długofalowo to wpływa na ewolucję systemu edukacji publicznej. Tak? I to jest pierwsza rzecz, odpowiadając na pierwszą część pytania. Druga. Jest to poniekąd sytuacja wyjątkowa, zgadzam się z tym, bo rzeczywiście my tylko w warunkach, nie tylko kryzysów wojennych, bo początek lat 30. zeszłego wieku i kryzys ekonomiczny, gdzie w krajach niemieckojęzycznych, a to była przecież też katastrofa z współczynnikami dzietności w Berlinie i Wiedniu poniżej 1, więc to tak naprawdę nie tylko kryzysy polityczne, tak, ekonomiczne, one również wpływały na to. Natomiast ja chciałbym podkreślić jedno, proszę Państwa. Ja nie wiem, czemu to czarnowidztwo, czemu jest taki pesymizm. A być może, proszę Państwa, to, że my w tej chwili mamy do czynienia z tym, że mniej więcej w 2/3 krajów świata
dzietność jest poniżej współczynnika po prostu zagwarantującego zastępowalność pokoleń. Być może to jest nic innego jak to, że nasz gatunek jest obdarzony jednak pewną dozą chęci uniknięcia samozagłady i tak naprawdę zwyczajnie w świecie jest to po prostu wskazówka, że jest ten instynkt samozachowawczy w nas. Nie to, tylko że po prostu zdając sobie sprawę z tego, że jest nas trochę za dużo, patrząc na nasze, że tak powiem, apetyty konsumpcyjne, że być może sami mamy gdzieś budowane w sobie takie zachowania. I tu proszę się nie patrzeć z uśmiechem, bo przecież zanim się pojawiła biologia ewolucyjna, to przecież była jeszcze socjobiologia i tam były eksperymenty różne na myszkach pokazujące, co się dzieje, jak na relatywnie niedużym obszarze drastycznie wzrasta gęstość zaludnienia, tak to nazwijmy, że ta populacja na tym trwałym obszarze myszy. I się okazywało, że proszę Państwa, pojawia się stres, pojawia się zagryzanie własnego potomstwa. Wbrew pozorom ta populacja po przekroczeniu pewnej krytycznej wielkości sama zaczynała bardzo wyraźnie regulować i to taki krytyczny sposób. Ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy starszymi braćmi, nieprawda? Ale być może gdzieś tam ten mechanizm, instynkt samozachowawczy w nas się gdzieś tam włącza. Więc ja naprawdę nie wiem, czy rzeczywiście powinniśmy tylko i wyłącznie tak bardzo pesymistycznie patrzeć na to, że w skali świata mamy do czynienia z szybkim, a gdzie niegdzie dodajmy bardzo szybkim obniżaniem się współczynnika dzietności. Ja tylko dodam, no rzeczywiście z myszkami to jest kłopot, bo są zamknięte w jednym akwarium. Nie mają narzędzi do poprawiania swojego bytu, ani zmiany płodozmianu. Natomiast to było też założenie Thomasa Malthusa. Malthusa, który w 1795 roku wyszedł odważnie z tezą, że trzeba zmienić nasze społeczeństwo. Malthus uważał, że trzeba prowadzić jakąś wybiórczą segregację ludzi ze względu na to, że jest nas więcej i po prostu patrząc na to matematycznie nie jesteśmy w stanie się pomieścić. Tak? Wtedy to było nas miliard na Ziemi, teraz jest 8 miliardów. No, człowiek nie jest myszą i nie jest zamknięty w akwarium, jest w stanie dostosowywać sobie do siebie swoje otoczenie. I taka sama dyskusja mieliśmy w latach 70., kiedy Klub Rzymski mówił, że w 71 roku nie jesteśmy w stanie zapewnić dostatecznej ilości zasobów żywności, wody, żeby wyżywić taką ilość społeczeństwa. Okazało się, że mieliśmy rewolucję technologiczną, rolną, która spowodowała, że udało się jeszcze więcej ludzi wyżywić. Także to pewnych miar takich eksperymentalnych nie da się do tego przyłożyć. I poniekąd jesteśmy trochę na zupełnie nowych wodach. Nie wiemy, co dalej się będzie działo. Możliwe, że to wynika z praw natury, że natura sama sobie to reguluje, ale jeżeli natura sama sobie to reguluje, to wpędziła nas nie lada tarapaty w takim razie. Panie Marku, pytanie też również pana dziedziny. Kiedy obserwuję też dyskusje dotyczące naszego bezpieczeństwa, to tak pięknie geopolitycy, analitycy stosunków międzynarodowych, również ci, którzy zajmują się szeroko wojskiem, no, liczą ilu ludzi będziemy mogli wystawić, czy tworzenie konkretnych brygad, czy starczy nam tej męskiej siły, która będzie bronić naszych granic. Być może ta dyskusja na temat demografii na przestrzeni lat również była powiązana z bezpieczeństwem. Czy pan łączyłby te dwa problemy? Oczywiście mogę sobie samemu zaprzeczyć, patrząc na sytuację na przykład na Bliskim Wschodzie, też w krajach Azji Środkowej, czy akurat to nasze polskie myślenie można ukierunkować właśnie w te kwestie dotyczące tego, czy jesteśmy bezpieczni. Wojna na Ukrainie, pandemia COVID-19. Dziękuję za pytanie, dziękuję Państwu za zaproszenie i za uwagę. Mnie się wydaje, że my w ogóle postrzegamy kwestie demograficzne przez pryzmat bezpieczeństwa, co ma związek z powstaniem armii masowych. Tak? Jak francuskie Zgromadzenie Narodowe w 1793 roku
przegłosowało pobór powszechny. On oczywiście nie był powszechny, bo on był tylko formalnie powszechny, no ale potem na przykład na początku wieku XIX Niemcy z kolei, Prusy dokładnie rzecz biorąc, wprowadziły Landwehre, czyli te nazwijmy to pospolite ruszenie, wynaleziono armie masowe. Skuteczność armii masowej i zdolności też do szybkiej mobilizacji dużych mas ludzkich dowiodły skuteczności tego sposobu walki również Prusy, zarówno w wojnie z Austrią, jak i w późniejszej wojnie z Francją. Wtedy inne państwa wprowadzały system armii powszechnej, a wprowadzając system armii powszechnej, trzeba również być w stanie wpłynąć na motywację tych powoływanych do wojska, na motywację, czyli na ich związek z krajem, w imieniu którego mają walczyć. To są takie teorie, głównie zresztą w Stanach Zjednoczonych formułowane, że w gruncie rzeczy całe nowoczesne państwo, takie jakie my je znamy, czyli welfare state, ale też i taki narodowo-twórczą aktywność państwa przez na przykład ujednolicenie systemu prawnego czy systemu edukacyjnego, co we Francji zaczęło się za czasów Napoleona III, bo przecież jeszcze gdzieś około połowy XIX wieku ponad 1/3 Francuzów nie była w stanie się porozumieć, bo mówili różnymi językami. Więc to podejście, to w gruncie rzeczy powstanie nowoczesnego państwa było związane w świetle tych teorii, ja podzielam sporą część tej argumentacji, z potrzebą zbudowania dużych sił zbrojnych, armii masowej i odpowiedniego zmotywowania tychże powoływanych do szeregi ludzi, ażeby się identyfikowali z własnym państwem, a z kolei, ażeby się nie identyfikowali z państwem, które jest potencjalnym zagrożeniem. Tu oczywiście są socjologicznie dwa modele, które są używane. Jedna to jest taka autoidentyfikacja wroga, czyli buduje się obraz państwa przeciwnego i przede wszystkim przy użyciu tego mechanizmu się mobilizuje jakąś zbiorowość, ale drugi mechanizm to jest jakby upowszechnienie pewnych dóbr publicznych. Proszę zwrócić uwagę, że duże reformy socjalne, na przykład w Wielkiej Brytanii, plan Beveridge'a chociażby, one były zapowiadane w czasie dużych wojen. Chodziło o niemiecki system emerytalny, przecież bismarckowski dość podobnie. Więc w tym sensie można nawet pokusić się o taką tezę, którą tu stawiam, że nowoczesne państwo narodowe jest pewnym pokłosiem rewolucji demograficznej. A w związku z tym kryzys demograficzny wpłynie jako konsekwencja odwrócenia czy zahamowania tych trendów na kształt nowoczesnego państwa, te instytucje i dobra publiczne, które my znamy. To dlatego zaczynamy o tym dyskutować, że myślę, że intuicyjnie odczuwamy, że model welfare state jest modelem zagrożonym, a tym bardziej jest to kwestia bolesna czy nagląca, że mamy wielką wojnę na wyniszczenie na wschodzie Europy i okazuje się, że te tezy przez ostatnie 30 lat stawiane, iż odchodzi w przeszłość epoka wielkich armii, okazują się na naszych oczach tezami nieuprawnionymi. Czyli mamy tutaj jakby podwójny kryzys w tym wymiarze, co zresztą potwierdzają dość dramatyczne problemy rekrutacyjne właściwie we wszystkich państwach zachodnich, tak również i w Polsce. My nie jesteśmy tutaj wynikiem. I jeszcze tylko jedno słowo, trochę odniesienia do moich przedmówców. Otóż mi się wydaje, że my mamy coś, co można określić mianem relatywnego kryzysu demograficznego, to znaczy społeczeństwa południa świata tego kryzysu demograficznego nie przeżywają, raczej odwrotnie. Może Chiny są pewnym wyjątkiem. Natomiast ten zapaść demograficzna dotyczy bogatego Zachodu przede wszystkim.
słowo komentarza? To jeszcze może... pan profesorze z Mateuszowi. Pamiętajmy, że wszystkie społeczeństwa przechodzą przez pewną ścieżkę rozwojową. Zwyczajnie w świecie. My zaczęliśmy, czy ta, zwłaszcza ta zachodnia część Europy zaczęła to najwcześniej, my troszkę później, tak? To przejście demograficzne zaczyna się gdzieś około 1870. No, kraje Azji zaczęły to gdzieś tam w latach 30., 40., 50., znowu w zależności od części kontynentu. Afryka zaczęła w latach 60., 70. I pamiętajmy, ten rozwój ludnościowy, który dzisiaj Afryka doświadcza, no oczywiście spadek umieralności jest tam tak szybki, że nie można tego porównać za bardzo z czymś, co się działo 100-200 lat wcześniej, ale to jest ten etap rozwoju, który Europa miała 150-200 lat wcześniej, więc też pamiętajmy, że są pewne, jak mówię, etapy rozwoju demograficznego, tyle tylko, że są prymusi, no i są niestety tacy, którzy z różnych względów są opóźnieni, to na tyle opóźnieni, że wręcz, ja przepraszam, miesiącem byłem w Narodach Zjednoczonych na posiedzeniu Komisji do Spraw Ludności i Rozwoju, wręcz przedstawiciele krajów Afryki zaczynają się obawiać, czy patrząc na szybki spadek poziomu dzietności w ich krajach, czy zdążą skorzystać z dywidendy demograficznej, tak? Bo już pomijając wszystko inne, rodzi się w ogóle pytanie, co w tamtym klimacie, w tamtych specyficznych warunkach ma być, że tak powiem, tym motorem rozwoju, tak? Przemysł? Serwicyzacja gospodarki? Nikt nie potrafi wskazać właściwego modelu, tak? Natomiast czas tyka i zmiany zachodzą zdecydowanie szybciej niż u nas, nieprawda? Tempo jest zdecydowanie szybsze i czas, w którym dokonuje się całe to przejście, jest znacznie krótszy. To ja tylko dodam do tego, bo to jest kluczowy problem, tak? Czyli nie tyle wzrost demograficzny, czy znacznie szybszy wzrost demograficzny, jeżeli chodzi o Afrykę, to czy ci ludzie są w stanie się wyżywić i są w stanie zapewnić swój byt. W 2001 roku, to było pierwsze posiedzenie grupy Doha, szef ówczesny WTO, Światowego Kongresu Handlu, tak. Powiedział, że jeżeli Europa, to chodziło przede wszystkim o Europę, nie zmieni swojego systemu celnego, czyli nie będzie wpuszczała produktów Afryki, zwłaszcza Afryki Północnej, do Europy, to Europa za 20 lat, powiedział, przyjdzie do was, bo nie będzie miała co jeść. Afryka, przyjdzie do Europy. Afryka przyjdzie do Europy, bo nie będzie miała co jeść. I dokładnie to się stało. Tak? Także to jest problem, który też wynika z pewnych ekonomicznych zaszłości protekcjonizmu europejskiego, w jakimś stopniu amerykańskiego, który powoduje, że ten wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy Afryki nie pozwala tym ludziom się utrzymać na takim poziomie jak w Europie. To ja bym miał dwa ad vocem. Pierwsze to jest tutaj do pana Tomasza Wróblewskiego, do jego pierwszej wypowiedzi, gdzie stwierdził, że próbowaliśmy już wszystkiego, żeby pobudzić dzietność i wszystko nie wyszło. To tak naprawdę to taki jest sygnał, ktoś mógłby tak to zrozumieć, no to właściwie po co to spotkanie, możemy się rozejść, skoro nic się nie da zrobić. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że nie spróbowano wszystkiego. To znaczy, i teraz dlaczego tak jest? Bardzo często kwestie, które sprzyjają posiadaniu dzieci, zwłaszcza w społeczeństwach rozwiniętych, no wiemy, tam przed pierwszym przejściem demograficznym to dzieci troszeczkę inaczej się rodzą, ale w krajach rozwiniętych to jest jednak decyzja, która jest poprzedzona wieloma rozważaniami. Dziecko jest bardzo starannie planowane i wiele warunków musi być spełnionych, żeby rodzina się zdecydowała na pierwszego czy kolejnego potomka. Natomiast no, w krajach rozwiniętych dotychczas polityki sprzyjające posiadaniu dzieci właściwie był stawiany znak równości między nimi a tak zwanymi politykami rodzinnymi, które mają bardzo ograniczony zakres w swojej istocie. To są co do zasady urlopy macierzyńskie wychowawcze, to są opieka nad dziećmi, to są transfery, ulgi podatkowe i ewentualnie instytucjonalna opieka łamane na wspieranie w równowadze między życiem rodzinnym i zawodowym. Natomiast to jest tylko wyimek, więc jesteśmy daleko od stwierdzenia, że już zastosowaliśmy wszystko. Jest zgoda, oczywiście, no mamy na to
mnóstwo badań, to jak pan profesor też to podkreślił, że one albo nie działały, albo w najlepszym razie działały tymczasowo, albo ten ich skutek nie był jakiś tutaj szczególnie widoczny i robiący wrażenie. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że już wszystko zrobiliśmy, ale ciekawa rzecz jest, dlaczego tak jest? Dlaczego na razie zaczęliśmy od takiego wąskiego wycinka? My jako ludzkość, jako Zachód, prawda, jako te państwa, które no jednak już aktywnie starają się podejmować działania na rzecz pobudzenia dzietności u siebie w swoich własnych populacjach. No mój wniosek jest taki, że po prostu patrząc tak z perspektywy historycznej długiego trwania, to jest bardzo nowe zjawisko. Tu pan profesor zwrócił uwagę, że oczywiście były w Niemczech, były kryzysy, prawda, no ale to były jednak rzeczy chwilowe, prawda, jakieś bardzo głębokie kryzysy gospodarcze w latach 30. w Niemczech, czy jednorazowy spadek w 1914 poniżej zastępowalności pokoleń dzietności we Francji, spowodowany w dużej części tym, że po prostu cały rocznik zginął w pierwszych miesiącach wojny, więc nie miał kto zostać ojcem, już tak trochę upraszczając. Natomiast my w naszych działaniach, które są nakierowane na pobudzenie dzietności, zapominamy o wielu rzeczach związanych z mieszkaniami, związanych z formowaniem się związku, związanym z pewnymi psychologicznymi uwarunkowaniami, bo oczywiście demografia jest nauką statystyczną, tak? I tutaj pracujemy na dużych liczbach, ale decyzje są podejmowane bardziej z perspektywy psychologicznej, tak? Bardziej to jednostkowo, to para musi określić się i zbadać swoje warunki, a statystyka, podsumowanie matematyczne to jest tylko taki wynik, taki opis, który my możemy do tego zastosować. A drugi ad vocem tutaj do pana profesora, tutaj przywołujący ten słynny oczywiście eksperyment Calhouna, tak, na myszach i zastanawianie się nad przeludnieniem. No pierwsza rzecz jest taka tutaj faktycznie, co to znaczy przeludnienie, kiedy definiujemy, że jest nas za dużo, tak, słynne tutaj przywołanie Malthusa i później szkoła neomaltuzańska. Ale druga rzecz jest też taka, no to, że ogólnie, globalnie my, homo sapiens jako gatunek, możemy czuć się, że jest nas dosyć dużo na tej planecie, tak, no ale to, że gdzieś indziej jest problem, to jeszcze nie znaczy, że my powinniśmy ponosić za to jakąś w cudzysłowie karę i konsekwencje my jako Polska. Ja wiem, że to jest takie coś między solidaryzmem a indywidualizmem, teraz tutaj się rodzi napięcie, ale tylko przywołam no, takie tu przykłady, które już właściwie padły tutaj w dyskusjach. Pan profesor przywołuje kwestię usług społecznych, tak? No, a my wiemy, że usługi różne społeczne, pomocowe są w dużej części wykonywane osobiście. Trudno tu zwiększyć produktywność, więc jak nie mamy odpowiedniej liczby osób, które zdecydują się, żeby pomagać osobom starszym, zajmować się jakąś integracją społeczną, prawda, no to po prostu tych usług nie będzie i trudno tutaj zapłacić naprawdę dobre wynagrodzenie. Jest konkurencja o wynagrodzenie, właśnie o żołnierzy, tak, jest konkurencja o urzędników, tak, teraz wszyscy ze sobą konkurują o pracowników i mamy błąd, mamy problem, no między innymi dlatego, że no jakby to trywialnie może nie zabrzmiało, tych ludzi po prostu część się już nie urodziła 30-40 lat temu, więc trwały rozwój społeczeństwa, tak, zdolność do generowania kapitału do rozwoju gospodarczego jest istotnie powiązana z tym, czy mamy pewną harmonijną rozwój populacji, albo przynajmniej pewną stabilność, no bo wtedy ta konkurencja jest jednak mniejsza i ewentualne rywalizacja za wiele lat o różne zasoby, prawda, podatkowe, które jest w stanie państwo zebrać ze zmniejszonej populacji przy potencjalnie zwiększonych zapotrzebowaniach związanych z emeryturami, opieką zdrowotną i nie tylko, no bo przecież budżet państwa, który zasilają podatki, to jest wspólny garnuszek, prawda, mamy tutaj edukację, która woła o swoje potrzeby, mamy siły zbrojne, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne. Czy to nie doprowadzi tutaj, jak zasygnalizował pan Marek Budzisz, do pewnej dekompozycji jednak państwa takiego, jakie znamy. Jeszcze słowo komentarza, pan Marek? No właśnie, bo jeśli patrzymy na kwestie ludnościowe czy demograficzne historycznie, to musimy pamiętać o tym, że jeszcze w połowie XIX wieku trwała pewna konkurencja o te strumienie. Rosja miała swoją komisję osadniczą, której celem było ściągnięcie osadników na tereny Rosji. Imperium Osmańskie miało taką komisję osadniczą. Stany Zjednoczone po wojnie secesyjnej również ogłosiły przecież swoją politykę, której celem było zagospodarowanie całego środkowego Zachodu i tych obszarów. I w gruncie rzeczy, gdyby to modelowo ujmować, to mamy dwa wyjścia. Znaczy,
rozmawiamy o kryzysie rozrodczości w ramach pewnego modelu państwa narodowego. Państwo narodowe pojawiło się generalnie rzecz biorąc, to też oczywiście w różnych momentach, ale w XIX wieku, w realiach pewnego boomu demograficznego. Na ziemiach polskich kwestia niedożywienia została w gruncie rzeczy zlikwidowana dopiero po uwłaszczeniu chłopów. Taki przełom demograficzny zaczął się w drugiej połowie XIX wieku. Na zachodzie to było trochę wcześniej. Były realia boomu demograficznego i należało również ze względu na wyzwania bezpieczeństwa, ale nie tylko, jakby zbudować, mówiąc w pewnym uproszczeniu naród. Co oczywiście pociągnęło za sobą te konsekwencje, o których mówimy. Ale można sobie radzić z kryzysem demograficznym również, budując taki melting pot, jak to stworzyli Amerykanie, przyjmując inne nacje, czy inną ludność o innym jakby kodzie kulturowym. To jest pewien problem wyboru. My mówimy o tego rodzaju opcji jako o zagrożeniu. Ja nie podzielam opinii, że należy to robić. Ja tylko mówię, że są dwa modele. Na przykład niektórzy myśliciele czy eksperci w Federacji Rosyjskiej, no tacy chociażby jak Dmitrij Trienin, mówią, że w gruncie rzeczy w obecnej epoce zaczyna się konkurencja nie o ziemię, tylko o ludność. Rosja nie ma potrzeby dokonywania aneksji terytorialnych dlatego, że ma zbyt mało terytorium, tylko dlatego, że w ten sposób ona pozyskuje duże grupy ludności kulturowo bliskiej, którą można zdaniem rosyjskich ekspertów no po prostu narodowo wykorzenić i uczynić z nich pełnoprawnych Rosjan. Więc w tym sensie modele są dwa. Myślę, że warto by było tę refleksję rozszerzyć, bo jeżeli rzeczywiście jest tak, jak Tomasz mówi, że te wszystkie sposoby zwiększania dzietności w społeczeństwach Zachodu są nieskutecznymi, no to być może to jest jakaś opcja, która powinna być poważnie analizowana. Proszę. Tylko jedna uwaga do tego melting pot, bo melting pot to rzeczywiście jest, ale dosłownie znaczy wtapianie innych kultur. Amerykańska kultura to była jednak bardzo silna, anglosaksońska historia, która była tak silna i z taką silną weberowską motywacją, stosunkiem do pracy, że dawała sobie radę z każdą kulturą, z każdym społeczeństwem. Ja tylko tak anegdotycznie byłem, pamiętam, jak jeszcze mieszkałem w Houston i była sprawa sądowa jakiegoś Wietnamczyka, pochodzenia wietnamskiego człowieka, który wymordował całą rodzinę. Jakaś straszna, okrutna historia, to było we wszystkich gazetach. I pamiętam tylko taki na koniec wypowiedź tej sędziny, która mówi, jak to się stało, że ty z takiej wspaniałej rodziny, takiej bohaterskiej, z tego Wietnamu, tymi łódkami, przyszliście i tutaj takie zmiany w tobie zaszły. A on mówi, no my jesteśmy z takiej wielkiej, wspaniałej kultury, ale Ameryka jest jak kwas, każdą kulturę roztopi. I to jest istota tego melting pot. Znaczy czasem nie zostawia nic z tej kultury. I to samo było w Rosji. To, jak Rosji dzisiaj idzie i przez ostatnie pół wieku roztapianie innych narodowości, to widzimy w tej chwili, że średnio im to poszło. Niestety słabo to idzie także w Europie Zachodniej i to też widzimy, że przy pełnym poziomie emigrantów to ten proces się nie udaje wtopić i mamy poważny kryzys wewnętrzny, który trudno powiedzieć, co to jest w tej chwili większym kryzysem w niektórych państwach, czy kryzys kulturowy, walki, konfliktów w ogóle z migracją, czy brak ludzi do pracy, prawda? Także to jest. Ja tylko chciałem jedną rzecz optymistyczną. To jest pytanie, czy mamy kryzys kulturowy, czy mamy kryzys demograficzny? Jeden może funkcjonować dobrze z drugim. Bo mamy kryzys być może kultury, która nie jest w stanie zbudować takiego mechanizmu do mikrofonu, żeby to szło. Panowie sobie doskonale radzą. Nie, no bo to jest w gruncie rzeczy pytanie, czy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym, czy z kryzysem kultury, która nie jest w stanie, że tak powiem, przyswoić tych strumieni
ludzi, może nie o diametralnie odmiennej kulturze, ale o bliskiej. No, zwróćmy uwagę, że w Europie mieliśmy przynajmniej dwa w XIX wieku duże procesy formowania nowoczesnych narodów ze wspólnot, które nie miały poczucia narodowego. To było zjednoczenie Włoch i to było zjednoczenie Niemiec przecież. Więc z tym wówczas te kultury były na tyle silne, że były w stanie w relatywnie krótkich dwóch pokoleń ukształtować nowoczesny naród. Albo miały jasną ofertę, tak? albo miały jasną ofertę dla tych, którzy przybywali, prawda, której zabrakło. Ja chciałem, oddam panu profesorowi tylko jedną... Dyscyplina, żeby każdy... Jedną optymistyczną rzecz, znaczy, bo... Takie zupełnie najświeższe badania, które są już znacznie bardziej szczegółowe i dogłębne, pokazują, że ten trend, jeżeli chodzi o dzietność, który był jeszcze od czasów Beckera, od lat 60., że im grupa społeczna są zamożniejsze, tym mniej mają dzieci i ta rozrodczość jest mniejsza, zaczyna się zmieniać w tych najbogatszych warstwach społecznych. Powoli. We Francji, w Belgii mamy dane, tu żeśmy przez przerwę podobno i także i w Polsce, że gdzieś na pewnym etapie zamożności tych społeczeństw, kiedy dziecko przestaje już być takim kosztem i nie, ten wybór nie jest między posiadaniem dziecka a nieposiadaniem, nie jest już tak jednoznaczny, że to nie oznacza, że moje życie będzie gorsze, że nie pojadę sobie na wakacje, nie kupię dodatkowego samochodu, tylko jestem w stanie wchłonąć jedno i drugie, że zmienia się też taka ekonomika posiadania dzieci, trochę za sprawą tych rozmaitych świadczeń socjalnych, społecznych, trochę za świat zmienianie struktury społecznej. Znowu te bogatsze grupy społeczne mają więcej dzieci. Może myśleć o demografii znaczy wrócić do ekonomii i zastanawiać się, czy nie powinniśmy pomóc społeczeństwom bardziej się bogacić i stworzyć warunki do tego. Nie przez redystrybucję, ale może przez właśnie deregulację, poprawę systemów podatkowych, więcej zostawiać ludziom w kieszeni. Zostałem tylko z takim pytaniem, bo to są wyniki najnowszych badań, które widziałem. Przepraszam. To jeszcze do pana profesora, później do ciebie już wrócę. To ja tylko króciusieńko o tej nieskuteczności polityk. Proszę mi powiedzieć, a jest pan pewien, że gdyby ich nie było, to ten niski poziom dzietności by wystąpił? Czy nie byłoby jeszcze gorzej? W końcu wszystkie te modele tak naprawdę bazują tylko na krótkotrwałym pokazaniu, jak w relatywnie krótkim czasie po wprowadzeniu danego jednego instrumentu, czy on ma wpływ, czy nie. Natomiast nie jest w stanie, po pierwsze, synergii pokazać między nimi, nieprawda, w żaden sposób, ani określić długofalowych konsekwencji. Więc też pamiętajmy, że te wszystkie instrumenty, które my tak bardzo często określamy jako nieskuteczne, nieefektywne, tak naprawdę... Trudno jest określić ich efektywność, nie wiedząc, co byłoby, gdyby one nie zostały de facto wdrożone długofalowo. Mateuszu, ja muszę oddać głos gościowi. Brakuje mi takiego usystematyzowania. Może zadam pytanie, bo są dwa bardzo proste, bardzo trywialne. Może powinniśmy od nich zacząć. Dlaczego ludzie decydują się na dzieci i dlaczego ludzie się na te dzieci nie decydują, jakbym cię poprosić? Co do zasady z tych samych powodów, ale jeżeli wektor jest przeciwny, to znaczy jeżeli wszystko gra, to decydują się na dzieci, a jeżeli czegoś brakuje, to decydują się tych dzieci nie mieć. Ale jeszcze muszę się odwołać, bo tu wywołaliśmy to napięcie między dzietnością a migracją i tym amerykańskim melting pot. Jak już widzę, jest wojna o mikrofon, więc jak już go dostałem, to postaram się go jednak wykorzystać do końca. Pamiętajmy też, że te migracje w XIX wieku do Stanów Zjednoczonych, prawda, to jednak były z krajów o różnych, ale mimo wszystko bardzo zbliżonych do siebie kulturach i zbliżonych też profilach społecznych tych ludzi, którzy jechali. To jednak byli Europejczycy, początkowo z Europy Zachodniej, prawda? Co do zasady kraje protestanckie, mniej więcej podobna kultura. Więc nawet jeżeli byli Anglikami, Irlandczykami, Szwedami, tak? Czy z tego, co dzisiaj nazywam krajem Beneluxu, to jednak to nie była taka różnica, jakby przyjechali... obecnie do Europy mieszkańcy Afryki, prawda? To jest zupełnie taki przeciętny, mówię, mieszkańc Afryki. Poza tymi, którzy zostali przywiezieni, tak? Tak, no to, a to jeszcze to myślę, że tutaj ich nie łączymy. To w drugim etapie, jak już zaczęły przyjeżdżać bardziej z tych krajów nieco, gdzie to przejście demograficzne zaczęło się później, czyli tereny Polski, tereny Europy Południowej, już bardziej katolickie. Tam już nawet w Stanach Zjednoczonych pojawiły się napięcia, to tych katolików nie jest za dużo, prawda? A propos utrzymania tej tożsamości tutaj takiej
protestanckiej. Natomiast obecnie, jeżeli widzimy migrację do z Ameryki Północnej osób od wyraźnie odmiennych kultur, czyli z Azji, Dalekiego Wschodu, tak, czy z Indii, po pierwsze migrację do Ameryki i do Stanów Zjednoczonych, i do Kanady, jednak są określane dla ludzi o tym czymś, co by się nazwali wysokim kapitałem ludzkim, jest ten system punktowy, prawda? Czyli osoby z wyższym wykształceniem, z jakimiś kompetencjami przydatnymi na rynku pracy. Takie osoby z natury rzeczy są troszeczkę łatwiej się integrują, no chociażby przez to, że są w stanie uzyskać pewien dochód, tak, stały i się dobrze utrzymać. I wciąż są bardzo wyraźnie mniejszościowe, prawda? Czyli to, co już jest zastane, to nawet jeżeli ktoś przyjedzie, będąc Hindusem, Chińczykiem, tak, no to jest wyraźnie mniejszościowe, nie jest w stanie jakby mocno zdominować kultury amerykańskiej. No, z poprawką na, powiedzmy, latynosów na południu, tak, gdzie tak do końca nie wiemy, czy jak Stany Zjednoczone do nich przyszły, a nie, że oni przyjechali do Stanów Zjednoczonych, no to tam narasta pewnego typu napięcia, ale też są kroki w kierunku integracji. Odpowiadając na twoje pytanie, Mateuszu, co wpływa, no musimy pamiętać, że wpływa bardzo wiele rzeczy. I tutaj już, ja wiem, że to jest trywialne, no ale zaczynam od podstaw. Tutaj pan Tomasz Wróblewski zwrócił uwagę na kwestie dochodowe, a ja bym zadał sobie pytanie, no dobrze, ale jaka część osób młodych w Polsce i w Europie jest w ogóle w związkach, bo żeby urodziło się dziecko, musi być para, najlepiej o jakimś takim dającym perspektywę trwałości tego związku, poczucie bezpieczeństwa. Tak? No, na potrzeby książki jakby wyliczyłem, że spośród osób w wieku 20-39 lat, no to jest ten wiek, gdzie przede wszystkim rodzą się dzieci, to 40% osób nie jest w ogóle w żadnym związku, czy jest wykluczona z posiadania dzieci. Później jest kwestia tego, już wchodzimy na podwórko finansowe, ale się okazuje na przykład, że żeby zdecydować się na pierwsze dziecko w szczególności, pierwsze dziecko jest dość wyjątkowe na tle innych dzieci wyższej kolejności, potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa w wielu wymiarach i na przykład poczucie bezpieczeństwa dochodów. Nawet nie chodzi o wysokość tych dochodów, ale o tym, czy ja za pół roku, za rok wciąż te dochody będę utrzymywał, czyli kwestia stabilności zatrudnienia. Czyli jeżeli to mamy, mówię tylko o tych dwóch rzeczach, no bo nie chcę tutaj książki streszczać też, prawda? Jeżeli te rzeczy mamy zapewnione, no to mamy wysokie prawdopodobieństwo, że dzieci się pojawią. Odsetek małżeństw, które nie mają dzieci, a są małżeństwami, jest bardzo niski. To można właściwie pominąć. Średnia liczba dzieci, które ma małżeństwa w Polsce, jak osiągają 40 lat, to jest około dwójki. Tak, więc to widzimy, że samo zwiększenie małżeńskości tutaj by bardzo pomogło zwiększać, może nie liczbę, no, nie, bo mamy mniej osób w tym wieku rozrodczym, ale dzietność całej tej populacji w wieku rozrodczym. A jeżeli tego nie mamy, no to jest to trudno. To wtedy trochę liczymy na przypadek, prawda, że pojawił się związek krótkotrwały, ale się rozpadł. No to jest jakieś samotne rodzicielstwo. Wiemy, że samotne rodzicielstwo nie sprzyja temu, żeby mieć więcej dzieci, rozpady związków. I wiele tych takich czynników pojedynczych, które oddziałują, łącznie prowadzą do tego, że mamy niższą dzietność i tłumaczą w dużej części różnicę w dzietności w krajach rozwiniętych Zachodu, nazwijmy to uproszczeniu, czyli Europy, byśmy powiedzieli tak, wrzucając to wszystko do jednego garnka, między sobą. Ty z panem Mateuszem jesteśmy już kilku, bo byliśmy w debatach na temat demografii, nie książki, ale demografii. I też pojawiał się taki argument, że właśnie te doświadczenia samotnego macierzyństwa, gdzie to często jest bardzo trudne i ciężkie życie i przekazuje te obciążenia matka często dziecku, sprawiają, że później te dzieci są, czy córki zwłaszcza, znacznie bardziej niechętne posiadaniu dzieciom. Mamy doświadczenia z tych lat 90., tej trudnego okresu, tej transformacji, kiedy on był ekonomicznie trudny dla społeczeństwa, że matki przekazywały swoim córkom informacje, to jest dzisiejsze pokolenie, że najpierw praca, najpierw zarób pieniądze, najpierw miej mieszkanie, a potem zaczynaj myśleć dziecka, żebyś nie była w takiej sytuacji jak ja. Ale tutaj chciałem jedno taki ukłon w stronę pana profesora a propos tego czasu trwania i tych przemian, że możliwe, że za krótko próbowaliśmy te niektóre systemy. No to rzeczywiście demografia, w przeciwieństwie do wielu innych nauk, to jest trochę jak nauka o lodowcach. No, znaczy to trwa. To są wiele pokoleń.
procesy, które zaczęły się na koniec XVIII wieku, tak naprawdę zobaczyliśmy jego efekty dopiero pod koniec XIX wieku. To, co zaczęło się, procesy, które zaczął Bismarck, tworząc swój system emerytalny, socjalny i zmieniając zależności w rodzinie, po co mieć w ogóle dzieci i argument za tym, żeby mieć dzieci. Efekty tego zobaczyliśmy w latach dopiero tam 60. XX wieku. Także ja się zgadzam, że mamy te 20-30 lat, obserwujemy coś, co się może będzie działo jeszcze przez 50 lat. Natomiast wystraszeni jesteśmy tym, że nie znamy odpowiedzi. Tak? I możliwe, że sytuacja demograficzna byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie było tej redystrybucji, tego nie wiem. Ale jest już na tyle zła, że nie bardzo wiemy, jak ma wyglądać ta przyszłość. I to jest to, co nas niepokoi. Panie profesorze, nawiązując do wypowiedzi Mateusza, może zamiast demografii powinniśmy rozmawiać, że rodzina jest przyszłością, małżeństwo jest przyszłością. A ja przyznam, że mam tutaj mieszane pewne uczucia, patrząc na to, iż tak naprawdę w ciągu ostatnich gdzieś 30 lat w Europie Zachodniej widać jest drastyczną zmianę, jeśli idzie na przykład o dzietność związków nieposformalizowanych, więc to też jest naprawdę i ostatnie kilkanaście lat to jest czas, w którym widać również jest znaczący wzrost gotowości do posiadania dzieci u par jednopłciowych, więc to też musimy sobie zdawać sprawę, że to, co możemy nazwać właściwą rodziną do posiadania dzieci, ale przepraszam bardzo, pojawia się jednak, nieprawdaż, wyraźna zwyżka częstości występowania również i potomstwa w tego typu związkach, więc pamiętajmy, że to się też bardzo wyraźnie nam tutaj zmienia. Natomiast przyznam, że tak to jestem zdziwiony, że książka, która tak naprawdę miała mówić o oddziaływaniu na sferę rozrodczości, zachowań prokreacyjnych, uwarunkowań, nieprawdaż tych zachowań, tak naprawdę prowadzi do dyskusji o, że tak powiem, bardzo słabo powiązanych z nią kwestiach. Natomiast trochę odpowiadając na Państwa pytania, które były, a jaka będzie przyszłość, nie widzimy. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do dwóch gmin zlokalizowanych gdzieś tam pod Hajnówką, Dubicze Cerkiewne oraz gmina Orla. Są takie bardzo ciekawe gminy, gdzie co prawda, może nie dlatego, że rozrodczość jest bardzo niska, głównie wskutek ucieczki młodych. Dzisiaj już 55% populacji ma powyżej 60 lat. 15-16% populacji ma lat 80 i więcej. Jak Państwo się domyślają, struktura wieku jest bardzo specyficzna i tam Panowie możecie zobaczyć przyszłość. W sytuacji, gdy ta bardzo niska dzietność utrzymywałaby się przez 3-4 kolejne pokolenia i można powiedzieć, ta przyszłość już jest na naszych oczach. To naprawdę nie trzeba gdzieś tam pobudzać wyobraźni i starać się gdzieś, mówię o czystej demografii oczywiście tylko, nieprawdaż? Można wręcz zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, ekosystem gospodarczy w takich sytuacjach, nieprawdaż? To się dzieje na naszych oczach i patrząc na, już nie na skali świata, skali Polski, ale skali już nawet nie regionalnej, subregionalnej, to można powiedzieć, ta przyszłość już się stała gdzieniegdzie, już jest czymś realnym, rzeczywistym. Jeszcze pan Marek chciał zabrać? To ja tylko jedno słowo komentarza. Dziękujemy panie profesorze za motywację nas dla pracy na rzecz zwiększenia dzietności w Polsce. Ja mam takie wrażenie, że my dyskutujemy trochę obok, a przynajmniej nie uwzględniając wszystkich trendów, które się dzieją na naszych oczach. Bo dyskutujemy z perspektywy społeczeństwa, które, czy państwa raczej, które nie jest dotykane znaczącymi przemieszczeniami ludności, a przecież nic takiego nie ma w przypadku Polski miejsca. Przyjęliśmy ponad 1 000 000 migrantów z Ukrainy, przyjęliśmy kilkaset tysięcy migrantów z Białorusi i ja postawię taką tezę, bym powiedział, dość przewrotną. Znaczy, bo te problemy związane z rozrodczością, one są rzeczywiście niezwykle dolegliwe, jeżeli funkcjonujemy w stabilnym świecie takim, jakim on był przez ostatnie 30 lat. Tylko ten świat wchodzi w moim odczuciu w nową fazę i to się będzie łączyło ze znaczącymi transferami ludności między poszczególnymi państwami, co zresztą nie jest rzeczą nową. Rozwój demograficzny, nie wiem, pierwszej Rzeczpospolitej był też w sporym stopniu związany z faktem spolszczania części elity ziem ruskich przecież.
A w XIX wieku jeszcze na dodatek tego, co nazywano unarodowieniem chłopstwa. No, a w związku z tym zastanawiałbym się, czy z perspektywy państwa, tak jeszcze położonego jak Polska, niemniej istotnym problemem nie jest jakby uzyskanie zdolności do absorpcji znaczących strumieni migrujących obywateli państw ościennych i właśnie zbudowania tego, co Amerykanie nazywają melting pot, pamiętając, że to było oparte tej kulturze white Anglo-Saxons, tak, protestants. Ja sobie pozwolę tutaj zacytować książki Mateusza. Migracje fałszywym tropem w ratowaniu demografii. I cytuję, dla zastąpienia brakujących urodzeń Polska potrzebuje 5 milionów migrantów urodzonych z 1990-2021. No tak, tylko musimy o jednym też pamiętać, że mamy do czynienia ze zjawiskami relatywnymi, to znaczy gdybyśmy chcieli utrzymać na niezmienionym poziomie ten stan, o którym mówimy, jeśli chodzi o potencjał demograficzny, to w istocie to jest taka skala, tylko wszyscy będą tracić. A my, ja uważam, mamy szansę, czy wykorzystamy, to jest inna kwestia, relatywnie tracić mniej, czyli zyskiwać w porównaniu z innymi państwami. To, co Anglosasi określają mianem power, ma zawsze wymiar relatywny. Jesteśmy silni, dlatego że zwiększamy nasz potencjał wobec innych graczy. W związku z tym ja raczej o tego rodzaju zjawiskach myślę. Znaczy, tutaj też jakby ciągnąc wątek Mateusza, no to jest rozwiązane na dziś i teraz. Tak, ale przecież też musimy pamiętać, że wielu z tych migrantów jest tutaj czasowo. Wielu z nich także pobiera świadczenia. Wielu z nich także się starzeje. I wielu z nich za chwilę będzie również pobierało świadczenia emerytalne. Tak? Znaczy, na dziś korzystamy z tego, że mamy te 1,5 do 2 milionów migrantów. Powstają firmy białoruskie, ukraińskie, mamy ich w każdym sklepie, w każdej hurtowni, a także już i w pracowniach architektonicznych. Także i to jest wspaniałe. Natomiast pamiętajmy, że oni będą także poddani tym samym procesom. Znaczy bez pojawienia się jakichś nowych bodźców rozrodczości, to jest proces jednorazowy, jakiejś chwilowej zmiany. To nie znaczy, że my rozwiązaliśmy problem demograficzny, dlatego że mamy mniej dzieci, mamy rekordową, tak? Że mamy ostatnie półrocze dane rekordowo niską ilość urodzin i my w ten sposób to zrekompensujemy. Na dziś, na jutro, żeby nam ktoś dostarczył pizzę czy zreperował telewizor, tak, ale już za 10-20 lat poszerzymy szeregi osób, które są na emeryturze i będą pobierały świadczenia i nie zdążyły nawet wypracować tej swojej emerytury. Panie profesorze, to jest myślenie na teraz i już? Znaczy ja powiem, że mam bardzo mieszane uczucia. Gdyby kilka lat temu ktoś mnie pytał, powiedziałbym, patrząc na trendy demograficzne, na szybko zmniejszającą się liczbę osób wchodzących na rynek pracy, nasze relacje w zasadzie na napływ, do wypływ, tak, z rynku pracy, to powiedziałbym, no pewnie zostaje nam tylko i wyłącznie imigracja jako rozwiązanie. Przyznam, że zaczynam mieć trochę problemy, patrząc na rozwój sztucznej inteligencji i tych całkowicie nowoczesnych technologii. Jeśli 20-30% stanowisk pracy ma być dotkniętych zmianami, jeśli znowu gdzieś około każde likwidowane 10 miejsc będzie tworzyć 3 nowe mniej więcej, tak się to szacuje, prawdaż? No przecież to by oznaczało, iż w perspektywie 10-15 lat pewnie może się okazać, że my tak naprawdę nie potrzebujemy wielkich strumieni napływu. Choć z drugiej strony oczywiście cały czas będzie się rodził problem inny. Liczbowo to może rzeczywiście nie być potrzebne, tylko to będzie zupełnie inny poziom, że tak powiem, aspiracji do wykonywania pracy, w związku z czym tu się może pojawić problem, co nie zmieni faktu, że niezależnie od tego wszystkiego, długofalowo, ja się tutaj zgadzam z panem Markiem, że pojawi się problem, jak zapewnić nam ten dobrobyt, nieprawda, społeczny, to welfare state, jak zapewnić w sytuacji, w której
jak opodatkować pracę w taki sposób, żeby dało się, że tak powiem, finansować system zabezpieczenia społecznego, to wiemy. Jak tak naprawdę opodatkować tą sztuczną inteligencję, czy powiedzmy te wszystkie algorytmy, nieprawda, gdzieś tam wytwarzające jednak jakieś dobra, czy jakąś wartość dodaną, no ale od których nie płacimy składek, w związku z czym tak naprawdę tu się rodzi ten wielki problem, że nawet jeśli ta technologia sprawi, iż nie będziemy potrzebować rzeczywiście nawet tych rąk do pracy, to niezależnie od tego nawet pojawi się nam wielki problem dotyczący sposobu finansowania tego naszego, powiedzmy, dobrobytu, do jakiego przywykliśmy w naszym świecie. Tak, no tu dyskusja o rozwoju technologicznym jest bardzo, bardzo ciekawa teraz. Rzeczywiście sztuczna inteligencja tam próbuje zawładnąć trochę naszą wyobraźnią jako taki temat, który nam może znacząco pomóc w wzroście produktywności, ale moim zdaniem tutaj pojawiają się dwa, no trochę więcej, ale powiem o dwóch problemach. Po pierwsze, my mamy doświadczenie historyczne rozwoju technologicznego. No przecież też dzisiaj w fabrykach nie pracujemy ręcznie, prawda, i nie skręcamy śrubek, tylko też jest wysoka automatyzacja, są komputery, jest zaawansowany technologicznie i historycznie to nie spowodowało wzrostu bezrobocia czy braku potrzeby do pracy, to spowodowało tylko wzrost zapotrzebowania na osoby o wyższych kwalifikacjach, tak? No, popatrzmy na współczesną Polskę, porównajmy do tego, co było 50 lat temu. Więc jeśli mielibyśmy jako wiodącą hipotezę, załóżmy, że sztuczna inteligencja znajdzie dużo aplikacji w rzeczywistym biznesie, w przemyśle i tak dalej, to raczej będzie potrzebowała wysoko wykwalifikowanych ludzi, którzy będą w stanie ją obsługiwać i technologie pokrewne. A druga rzecz, no to dobrze, że będziemy w stanie dużo produkować, tak, i będziemy w stanie produkować to przy mniejszym nakładzie pracy ludzkiej, ale ja mam pytanie z perspektywy demograficznej, a kto to kupi? No bo nie wystarczy wyprodukować, problemem od dekad już nie jest wyprodukowanie, problemem jest sprzedanie. I spadek liczby ludności w naszych krajach to jest kwestia oczywiście zmniejszającej się liczby konsumentów i tutaj też byśmy pewnie weszli na ten obszar geopolityczny. No jeżeli nie mamy konsumentów tutaj, to szukamy gdzieś za granicą, prawda, rynków zbytu. A odwrót od globalizacji, zwiększenie ceł, protekcjonizmu zamyka wiele rynków. Jeszcze historycznie kraje europejskie, zachodnie potrafiły sobie no, przemocą otworzyć rynki zbytu, a jeżeli będzie nam narastał problem z finansowaniem edukacji, sił zbrojnych, no nawet ta zdolność, może niezbyt przyjemna, ale jednak dość praktyczna, poszukiwania rynków zbytu też Europie, czyli nam w Polsce, odpadnie. Znaczy, to jest taki historioekonomiczny problem, który się tak co 100 lat wraca i że ludzie boją się, że rewolucja przemysłowa także miała nam odebrać miejsca pracy. Rzeczywiście tak jest, jak pan mówi. Ja byłem ostatnio w zakładach Procter & Gamble tutaj w Warszawie i na taśmie produkcyjnej, która produkuje na przykład szampony na całą Europę, pracowało 5 osób. Potem weszliśmy do biur i tam już była cała hala ludzi siedzących przy komputerach, którzy to wszystko gdzieś obsługiwali, redystrybuowali, przewozili, sprowadzali materiały do produkcji. Ale w historii, jeżeli ona coś jest warta, historii przemian technologicznych i ekonomicznych, to wiemy z tego, że to nigdy tak nie jest, że kończy się potrzeba nowych miejsc pracy i że kończą się potrzeby konsumpcyjne. Pojawiają się nowe. Potrzeby na nowe usługi, potrzeby na nowe konsumpcje, na nowe produkty i nowe perspektywy. Znaczy, nam rzeczywiście pewnie nie starcza dzisiaj wyobraźni, tak jak Malthusowi trochę nie starczało wyobraźni, gdzie ci wszyscy ludzie się podzieją i co oni będą robić, ale to nie znaczy, że dla ekonomii jako takiej to jest coś nowego. Znaczy, to już wielokrotnie przy kolejnych przemianach i rewolucjach, żeśmy stawali przed takim samym problemem i ludzkość zwykle sobie daje z tym radę. Tym, co jest zagrożenie, to jest trochę ten nasz strach i taka obawa i podejmowanie działań prewencyjnych ze strony państw i poprawiania świata sztucznie, tak? Czyli na przykład polityka jednego dziecka w Chinach. Tak? Ta trwoga, przerażenie, co to będzie, jeżeli Chiny się rozrosną.
I taka technologia społeczna, która często jest wywołana impulsem polityków, że muszą coś zrobić tu już teraz i zadziałać i wpływać na to, jak powiedziałem, demografia to jest jak lodowiec, to trwa setki lat. Znaczy lodowiec trwa setki lat, demografia pewnie 100 albo 50. I najgroźniejsze rzeczy, jakie do tej pory zrobiliśmy w kwestiach demografii, to są to, kiedy sztucznie próbowaliśmy to zmieniać. To samo dotyczy głośnej ostatnio historii w Kanadzie, dotyczącej próby eutanazji indiańskich dzieci, czy tam indiańskich kobiet. Widzieliśmy to także w Australii i konsekwencje tego zwykle są tragiczne. Znacznie gorsze niż zdać się na działanie natury i działanie praw naturalnych tak, jak one prowadzą. Tak? I tak słowo podsumowania, zanim przejdziemy do pytań. Znaczy, tylko jedno można. Jedna uwaga. Ja myślę, że jednak ta rewolucja, to jest w naszych oczach, ma jednak inny, trochę szerszy charakter, mianowicie zmiany idą tak szybko, że ja bardzo wątpię, żeby średniolatek, który nagle jest zwalniany z pracy z uwagi na to, że jego powtarzalne czynności przejmuje sztuczna inteligencja, żeby był w stanie drastycznie podnieść swoje kwalifikacje, tak aby mógł znaleźć pracę. W związku z czym tutaj ja widzę to zagrożenie tak naprawdę. Agenda naszego spotkania zakłada teraz pytania od Państwa. Jesteśmy już, mamy 60 minut dyskusji. Ja podam oczywiście mikrofon. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Paweł Błażewicz, jestem nauczycielem, także też jestem zainteresowany dyskusją, ale chciałem zapytać o troszkę, czy mógłby autor przede wszystkim przedstawić troszkę więcej tych czynników, które wpływają na dzietność, bo ich się pojawiło może 5-6. I też takie pytanie do właściwie do wszystkich panów. Dzisiaj, żeby wyprawić rakietę w kosmos, trzeba spełnić dziesiątki tysięcy warunków. Tak? Każda śrubka musi być w odpowiedni sposób skonstruowana. Czy rzeczywiście jest taka wola w tych różnych państwach, które stosowały te 3, 4, 5 jakichś warunków, żeby podwyższyć dzietność, żeby, bo nie chcę się wierzyć, tak, że zakładano, że spełnienie tam jakichś 3, 4 warunków podwyższy znacznie dzietność. Dziękuję bardzo. Tak, no wspomnieliśmy tutaj o różnicach w wykształceniu, prawda? Właściwie zaczęliśmy od kwestii związków i trochę poniekąd nawiążę też do tego drugiego pytania. Jedną z czynników, który jest takim wiodącym i utrudniającym kwestię formowania się związków trwałych, to są różnice w wykształceniu. Mówię troszeczkę tutaj upraszczająco. Dlaczego? Związki co do zasady formułują się w oparciu o podobieństwo. Jak kobieta i mężczyzna mają ze sobą dużo wspólnego. Tutaj wiodącym czynnikiem jest status społeczno-ekonomiczny. Na nie wpływa wiele rzeczy, na ten status społeczno-ekonomiczny, prawda? Dochody, pozycja społeczna, która jest trudno ocenialna, rodzaj wykonywanego zawodu, postrzeganie tego zawodu, ale okazuje się, że wiele z tych czynników określa wykształcenie, jakie ma dana kobieta, dany mężczyzna. No i w Polsce, co nie jest wielką tutaj wielką cechą wyjątkową Polski, jest luka edukacyjna, to znaczy znacząco większy odsetek kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn. Jest kilka krajów w Europie, zwłaszcza w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie ta luka jest wyższa. No w Europie Zachodniej troszeczkę te luki są mniejsze, więc tutaj mamy kwestie związane. Będę bardzo upraszczał też, bo to można oczywiście bardzo długo na ten temat mówić i różne rzeczy niuansować. Później patrzymy na kwestię opieki nad dzieckiem. No wiemy, te pierwsze 3 lata to jest kwestia taka dość wrażliwa, prawda, gdzie kobieta albo rezygnuje z pracy idąc na urlop, tak, jeżeli jest uprawniona do jakiegoś urlopu macierzyńskiego, bo miała umowę na czas nieokreślony, albo nie szuka pracy, albo po prostu jeżeli była zatrudniona na czas określony, to po prostu praca się skończyła.
jest tutaj kwestia zapewnienia pewnych, znowu wchodzimy w kwestie finansowe, pewnych adekwatnych dochodów. Nie? Załóżmy, jeden dochód mamy zniknął albo jest ograniczony, a pojawia się nowa osoba do wyżywienia. Więc brak takiej poczucia, że będziemy jakoś to dziecko w stanie wykarmić, jest znaczącym czynnikiem. No, pojawiły się tutaj te kwestie psychologiczne, prawda? To pewne dziedziczenie norm, co ma też pewne znaczenie. Pewne znaczenie mają kwestie zdrowotne, ale prawdopodobnie nie w ten sposób, jak myślimy. To znaczy najważniejszym czynnikiem zdrowotnym, który wpływa na dzietność, to jest kwestia odkładania w czasie i pogarszania się takich naturalnych, biologicznych zdolności organizmu, przede wszystkim kobiet, do tego, żeby począć dziecko. I o ile w Polsce tak zwana niepłodność pierwotna, to znaczy trudność w poczęciu pierwszego swojego dziecka, pierworodnego, należy do najniższych na świecie, to niepłodność wtórna jest już jedną z wyższych. Może nie najwyższa, ale powiedzmy jest powyżej średniej. No to powoduje, że Polacy, którzy chcieliby mieć drugie, trzecie, może dalsze dziecko i odkładają te urodzenia w czasie, albo jest duży odstęp między kolejnymi urodzeniami, no w pewnym momencie już nie są w stanie do tego poczęcia doprowadzić tego dziecka. I tu oczywiście w takiej dyskusji popularnej mówimy, że jest odkładanie ze względów na edukację. Tak, oczywiście kobiety z wyższym wykształceniem rodzą średnio później niż kobiety z innym poziomem wykształcenia, ale też częściej mają drugie i kolejne dziecko. Więc wyższe wykształcenie raczej sprzyja, mimo że powiedzmy jest zagęszczenie tych urodzeń w późniejszym wieku. Natomiast częściej mamy do czynienia właśnie z tym, o czym sobie już wspomnieliśmy, to znaczy odkładanie urodzeń na przykład ze względu na niestabilność zatrudnienia, powtarzające się umowy czasowe. Umowa czasowa z kolei to jest kwestia trudności albo wręcz w Polsce niemożności uzyskania kredytu hipotecznego. A wiemy, że posiadanie mieszkania na własność bardzo sprzyja, jest jako jeden z takich twardszych warunków przy takim planowanym oczywiście urodzeniu dziecka, prawda, że wszystko idzie, że tak powiem, zgodnie z planem. I posiadanie mieszkania, w szczególności na własność, jest jednym z ważnych warunków, więc jak nie mamy własnego mieszkania, to znowuż odkładamy, prawda, te urodzenia. No, możemy zwrócić uwagę, ostatnio w badaniach demograficznych zrobił się bardzo taki głośny nurt badania na oddziaływanie mediów na dzietność. Tutaj w szczególności różnych lękowych przekazań medialnych. To znaczy, my wiemy teraz, że my w czasie eksplozji medialnej, każdy ma w kieszeni medium, tak, media społecznościowe, może swoje ulubione portale, a czasami nawet telewizję oglądać na telefonie. I bardzo częsta ekspozycja na negatywne przekazy, czy dotyczące stabilności chociażby gospodarczej, tak, że idzie kryzys, zbliża się wojna do nas. Tak. To powoduje pewien lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i to sprzyja znowuż odkładaniu urodzeniom. Tak. Trudno jest się zdecydować na pierwsze dziecko, ale jak już powiedziałem, odkładanie urodzeń też w części wiąże się z że część tych odkładanych urodzeń nigdy się nie pojawi, tak? Czy to z przyczyn biologicznych, czy tak para ostatecznie zrezygnuje z któregoś tam dziecka. Znowu czuję się w takim momencie lekko streszczania książki, a tutaj nie chciałbym zanudzić słuchaczy i państwa. Tak. Jest też drugie pytanie, bardzo ciekawe zresztą. Oddam mikrofon. Dziękuję. Ja tylko dwie rzeczy. To, o czym mamy, bardzo ciekawe a propos tego, to się nazywa negatywne nagłówki, to jest sławny autor Goloman, historyk Niemiec, zresztą syn Tomasza Maza. On studiował w takim jego studium Republiki Weimarskiej, kiedy tam też obserwowaliśmy spadek, zresztą było wspomniane, spadek dzietności. I on właśnie mówi, jeden z powodów, jak on to czytał i badał rozmaite wspomnienia i kroniki, to właśnie te fatalne nagłówki i takie bardzo pesymistyczne wizje, które napływały z mediów, sprawiały, że ludzie bali się mieć dzieci. Także to podejrzewam, że to może być rzeczywiście spotęgowane w naszych czasach. Natomiast jedna taka pozytywna obserwacja, którą ostatnio czytałem w badaniach w Stanach Zjednoczonych,
W XIX wieku, wśród rozmaitych badań jeszcze w XIX wieku zwrócono uwagę, że dość ważnym elementem było to, tej większej dzietności, że i ojciec, i matka wszyscy wychowali się w jednej izbie. Znaczy, że ta rodzina funkcjonowała razem. I ten rozdział ról, oczywiście on był jakoś tam ustalony, ale jednak wszyscy funkcjonowali w tej rodzinie i upartycypowali w wychowaniu dzieci. I jeden z tych problemów, który się często pojawia w badaniach nad demografią, to jest niedostateczna uczestnictwo ojców. I teraz w tych nowych realiach, gdzie coraz więcej ludzi pracuje w domu i wracają do domu i tam w tych rodzinach, które są stałe, stabilne i te małżeństwa są i pracują i ojciec i matka w domu jednocześnie te dzieci się kręcą, okazuje się, że jest większa i to też Kaplan o tym pisze, jest większa chęć do kobiet posiadania dzieci, kiedy ten ojciec jest obok. Także to też nowe zjawisko, jakby powrót do XIX wieku przez przypadek. Można to drugie. Jeśli idzie o to drugie, to raczej Makaj tu wykazał kilka instrumentów, to są systemy. Czyli jest wielki problem. Co jest mianowicie bodźcem pronatalistycznym, czy instrumentem pronatalistycznym, a co jest tak naprawdę instrumentem zabezpieczenia społecznego? Bo pamiętajmy, jest 70 lat temu powstała konwencja 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy, nakazująca, czy zalecająca wdrażanie całego zestawu instrumentów zabezpieczenia społecznego. I teraz już mamy tam nakaz mówiący o tym, że powinno wspomagać się matki w tym okresie macierzyństwa, pracujące, to rodzi się pytanie, czy urlop macierzyński kilkunastotygodniowy, rozszerzany do 24, to jest dalsza realizacja zaleceń w zakresie zabezpieczenia społecznego, czy to jest instrument pronatalistyczny. W związku z czym też pamiętajmy, że cały szereg różnego typu zasiłków rodzinnych może być definiowany zarówno jako realizacja tych podstawowych praw, nieprawda, w zakresie zabezpieczenia społecznego, jak i możemy domniemywać, że ma również pozytywne czynniki, znaczy te wpływ na zachowania rozrodcze. Natomiast tak naprawdę ta polityka zachodnich krajów, pomijam tu Francję, bo to jest specyficzny kraj, który między 1890 a 1910 miał ujemny przyrost naturalny i w naturalny sposób też rzutowało na sposób myślenia. Więc pomijam tu Francję, ta polityka pronatalistyczna, czy takie instrumenty jednoznacznie definiowane w kategoriach pronatalistycznych, to jest tak, to jest gdzieś ostatnie 4 dekady, nieprawda? I znowu rodzi się pytanie, który z tych instrumentów ma czysto taki pronatalistyczny charakter, a jaki jest traktowany w kategoriach tego rozrostu moich uprawnień jako obywatela wynikających z naturalnej ewolucji, rozszerzania się zakresu zabezpieczenia społecznego. I to jest też, myślę, ten bardzo ciekawy problem, który sprawia, że w przypadku wielu instrumentów można je traktować zamiennie, nieprawdaż? Można tylko mówić o budowaniu takich pozytywnych warunków do podejmowania decyzji prokreacyjnych, natomiast nie o instrumencie, który sam w sobie silnie ma rzutować tylko i wyłącznie na zachowania rozrodcze. Jeszcze oddam Państwu głos, może ktoś chciałby zadać. Bardzo proszę, już podaj mikrofon. Tomasz Synowiec, ja zapytam o kwestię taką, jak przyszedłby polityk i powiedziałby: panie Mateuszu, nie mamy dużo czasu porozmawiać, wdrożymy, co pan tam zaleci, trzy rzeczy, które mamy zrobić, żeby dzietność była wyższa i ile będzie nas to kosztować? To zależy, na jakim instrumencie się oprzemy. Ja w książce bardzo pilnowałem tego, żeby nie dawać jakichś zarysów konkretnych instrumentów, tylko wskazywać na problemy, które należy rozwiązać, bo każdy można rozwiązywać na wiele różnych sposobów. Mówiliśmy niestabilność zatrudnienia, chociażby takie tutaj kilkakrotnie już o tym. No to można w cudzysłowie powiedzieć, no to ograniczmy możliwość liczby umów na czas określony, które pod rząd można zawierać z jednym pracownikiem i czas ich trwania łączny, ale można to zrobić na wiele innych też sposobów, tak? Na przykład chociażby wdrażając element flexicurity. Okej, jesteś na umowę na czas określony, ale jeżeli stracisz pracę, bo ta umowa ci się nie przedłuży i nie znajdziesz nowej na zastępstwo, no to przez jakiś czas państwo cię podeprze, prawda? Ty czujesz się jednak bezpieczniejszy, bo musimy już wiedzieć, co jest przyczyną, tak? I na jaki problem
mówiąc tak po angielsku, adresujemy, jaki problem chcemy rozwiązać. I wtedy nagle potencjał instrumentów rodzi się bardzo duży. No, zmniejszanie nierówności w wykształceniu, no to już pewnie przez samą definicję się domyślamy, że tu powinien być co najmniej pakiet różnych działań i rozwiązań. I dopiero jak się zdecydujemy na ten pakiet, czy pracując nad pakietem, to jednocześnie musimy się zastanowić, ile to kosztuje. No i wtedy wyważając koszty i wyważając potencjalne łatwość wdrożenia, już tak mówiąc menedżersko, i spodziewane efekty, no to wtedy się decydujemy na taką ścieżkę, która jest optymalna. To trochę będzie zależało też od tego, jak kto z nas patrzy na ekonomię i na społeczeństwo. Jedna rzecz, którą często sobie mówimy, że ten kryzys demograficzny jest już faktem i może nie trzeba tak na siłę próbować wmawiać sobie, że jesteśmy w stanie poprawić ten poziom dzietności, coś zmienić, ale raczej reagować na kryzysy i problemy, które już mamy, w których jesteśmy. Część była już wspomniana i może im się należy przyjrzeć, tak? Na przykład problem mieszkalnictwa. Tutaj też będą rozmaite propozycje rozwiązania, to ja zawsze powtarzam, zacznijmy rozwiązywać problem mieszkalnictwa od jednej z najwyższych kosztów, jeżeli chodzi o administrowanie i zarządzanie i pozyskiwanie pozwoleń, które mamy w Europie. 18% w każdym metrze kwadratowym to jest biurokracja, tak? Może to ścinać, tak? Żeby te mieszkania były tańsze. Zacznijmy się zastanawiać, jak lepiej dbać o osoby starsze, bo to za chwilę jest poważny problem, z którym jak na razie sobie nie radzimy. Jeżeli wiemy, że by szybciej się rozwijać i być zamożniejszym państwem, potrzebujemy szybszego rozwoju innowacji, przemysłu i edukacji, to może rzeczywiście coś należy zrobić z naszym systemem edukacji, może więcej wydawać na rozwój i badania, bo to jest coś, co może pozwolić społeczeństwu utrzymywać się i funkcjonować na jakimś wyższym poziomie dobrobytu. Także polityk ma mnóstwo narzędzi, przede wszystkim, żeby radzić sobie z kryzysami, w których już jesteśmy, bo niektóre już mamy, już obserwujemy. I to jest mój problem, że rzeczy, z których już wiemy, że mamy problem, jak właśnie na przykład dbanie o osoby starsze, my ich nie rozwiązujemy. Wolałbym, żeby się tym zajmowali, niż snuciem opowieści, jak oni zwiększą rozrodczość. Może ja jeszcze dodam, bo pan pytał, co politycy mogą zrobić. To ja bym się to odwołał do dyskusji, która ma miejsce w Niemczech obecnie. Mianowicie w Niemczech, gdzie mają też oczywiście swoje problemy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa i z niskim przyrostem, dyskutuje się kwestię wprowadzenia tak zwanego obowiązkowego roku socjalnego dla wszystkich ludzi, którzy kończą 18 rok życia. I ten rok socjalny to miałby być alternatywnie albo obowiązkowa służba wojskowa, a ci, którzy nie chcą służyć w wojsku, mieliby realizować w szpitalach, w domach opieki społecznej, wykonywać prace społecznie użyteczne. No i w moim odczuciu, jeżeli nie będziemy w stanie kryzysu rozrodczości rozwiązać w inne sposoby, a szybko to najprawdopodobniej się nie uda, to będzie opcja, która będzie poważnie brana pod uwagę w wielu krajach europejskich. W Wielkiej Brytanii też się mówi o podobnych rozwiązaniach, co też jest trochę odpowiedzią na ten kryzys ewentualny związany z wdrażaniem sztucznej inteligencji i tym, że część ludzi jest, czy może się poczuć zbędna. To jest jedno z rozwiązań, które wydaje mi się politycy bardzo chętnie będą chcieli wdrożyć, bo ono ma charakter powszechny, relatywnie szybki, no i budujący to, co oni definiują mianem potęgi państwa, bo państwo będzie wtedy miało większą władzę.
Drodzy Państwo, pilnując się również agendy naszego spotkania, będzie czas teraz na rozmowy kuluarowe. Mamy wspaniałych gości, więc świetna okazja do tego, żeby zadać swoje pytanie i porozmawiać bezpośrednio. Tymczasem bardzo dziękuję w tej części pan profesor Piotr Szukalski, Uniwersytet Łódzki. Kłaniam się nisko. Pan redaktor Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Pan Marek Budzisz, Strategy and Future, kłaniam się nisko. I też powód, dla którego się dzisiaj spotkaliśmy, powód książka. Autor książki Demografia jest przeszłością, wydawnictwo Prześwity, ekspert do spraw demografii. Mateuszu, bardzo dziękuję. I zapraszam do złapania autora i wspaniałych gości. Bardzo dziękuję Państwu.